te kopalnie nie są nierentowne, te kopalnie po prostu były źle zarządzane odgórnie przez kompanię węglową. Kompania powstawała, 70 tysięcy ludzi pracowników, w kompanii było około 300. Teraz jest 21 tysięcy mniej, 49 tysięcy w kompanii, a w kompanii siedzi ponad 900 ludzi, w tym 101 dyrektorów. Kto za to odpowie i jak my to mamy utrzymać? My, pracujący na dole górnicy.